Hello! Przedstawiam Wam doskonałą grę dla mniejszych dzieci, w ogóle doskonale wykonaną. Dla mniejszych dzieci, myślę, że to już od 2 lat, gra dzień i noc. Pokażę Wam, na czym ona polega. Dostajemy takie przepięknie wykonane drewniane figury, które będziemy nakładać na patyczki. Ale mało tego. Sytuacja wygląda w ten sposób, że dostajemy wyzwania. Czyli dziecko, dostając taką kartę, musi odwzorować dokładnie to, co jest na tym zdjęciu, układając klocki, które są doskonale wykonane. Naprawdę aż miło wziąć to do ręki. I po ułożeniu musi sprawdzić, czy to zadanie zostało prawidłowo wykonane. Trzeba zwracać tutaj uwagę na szczegóły, prawda? Mamy 3 patyczki o 3 różnych wysokościach. No i teraz oglądając te rysunki musimy się tym bawić. Czyli dziecko musi zwrócić uwagę na przykład na to, że walec jest z jednej strony tutaj wytoczony, z drugiej strony jest płaski. Musi sprawdzić, czy na obrazku rzeczywiście tak jest. No i zaczynamy się tym doskonale bawić. Dziecko to układa sobie, z tym, że w tej chwili mamy sytuację taką, zobaczcie, że mordeczka jest na przykład, ja to tak postawię do kamery, jest uśmiechnięta, albo nie uśmiechnięta, albo w odwrotną stronę. No i dobrze, układamy sobie takie wyzwanie. Mamy tutaj, ja myślę, że mi się uda ułożyć, bo to jest akurat mój zakres. Zobaczcie, bawimy się w ten sposób, że to układamy. Ale oczywiście te zadania są coraz trudniejsze, bo dziecko musi teraz tutaj wykombinować, jak tu ułożyć na przykład taką figurę. Nie mamy takiej figury, czyli musimy ją tutaj złożyć z 2 klocków. O tyle jest to ciekawe, że tych wyzwań jest bardzo dużo i to są wyzwania dzienne. Oczywiście po kolei stopniujemy skalę trudności dziecku, prawda? Podając co chwilę następne zadania do rozwiązania, ale w późniejszym terminie przechodzimy do jak gdyby wzbogacania wyobraźni dziecka, które musi sobie uzmysłowić, jak ułożyć takie zadanie. Kiedy już nie mamy kolorów pokazanych i nie mamy jak gdyby tutaj wyciętych tych figur, tak? Nie widzimy z jakich części się to składa. Także myślę, że taka gra jest kreatywna jako klocki w ogóle do budowania, ale odzwierciedlanie właśnie takich układanek kapitalnie przysłuży się temu, żebyśmy się doskonale bawili, ale przy okazji rozwijali u dziecka ten zmysł postrzegania i odwzorowywania.